Budowa tunelu średnicowego to inwestycja bezprecedensowa w skali kraju, realizowana z Krajowego Programu Kolejowego. Wybudowanie tego tunelu otworzy Łódź i już na zawsze zmieni oblicze naszego miasta. Tunel będzie częścią sieci kolejowej Polski i Europy. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu międzynarodowych i krajowych połączeń międzyregionalnych. Niesłychanie skróci się podróż na przykład z Poznania do Krakowa, gdyż dotychczas pociąg musiał się przemieszczać trasą kolei obwodowej z pominięciem Łodzi Fabrycznej. Teraz Nowa Łódź Fabryczna stanie się nie tylko dworcem przelotowym, ale i głównym dworcem przesiadkowym w Polsce i tej części Europy. A trzeba pamiętać jeszcze o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Fabryczny będzie jednym z dwóch głównych punktów, które będą obsługiwać pasażerów jadących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ogromny potencjał dworca Łódź Fabryczna zostanie wreszcie w pełni wykorzystany. Ten jest rzeczywiście nietypowy, bo nie dość, że budujemy nowy odcinek linii, to jeszcze go budujemy pod ziemią, a też mając na uwadze to, że to jest duże miasto, to wiemy, jaka jest tutaj docelowa funkcja, jakie oczekiwania są mieszkańców Łodzi. Także rzeczywiście potwierdzam, panie redaktorze, duży projekt. Bardzo fajnie, że ma miejsce w Łodzi i czekamy na efekty tych prac. To jest tunel, który łączy Polskę. Ucieczka do historii, bo oczywiście znamy historię Polski, wiemy, dlaczego tutaj były te stacje czołowe i ten symboliczny podział ostatnich tych wyrw między Polską, która była po części, w części zachodniej, już nie będę tych zaborców przypominał, a częścią wschodnią, to tutaj się zasypie. Rzeczywiście ten tunel, który my budujemy, pozwoli na wzbogacenie oferty dla podróży aglomeracyjnych, ale też będzie takim bardzo ważnym łącznikiem, bo da możliwość przejechania właśnie ze strony wschodniej na zachodnią i na północną, bo przez Poznań na przykład do Szczecina. Też pamiętajmy, że w najbliższym czasie powstanie kolejny tunel, bo z Łodzi Fabrycznej oprócz tej inwestycji, którą my w tej chwili prowadzimy, będzie wychodził tunel w kierunku Kalisza, będzie budowany w ramach systemu CPK, czyli będzie też możliwość jeszcze szerzej spojrzenia i może jeszcze gdzieś tam do Pragi czy do Wiednia jeździć pociągiem z Łodzi. Jak zejdziemy na dół, to zaobserwujecie Państwo to, co przede wszystkim na pierwszy rzut oka łączy tunel z koleją, to jest właśnie już mały pociąg, który wywozi ten urobek. To jest taki pociąg górniczy, tak? Ale jest to pociąg. Zapraszamy po kolei na dół. Pamiętajcie o tym, że BHP mówi wyraźnie. Jedna osoba na ciągu pieszym, spokojnie, proszę się trzymać i proszę uważnie schodzić na dół. Hello, we are at the starting shaft K4. Witamy Państwa na tym startowym szachcie K4. In the project design, I believe it's Drugosza. To ulica Długosza. Yeah, it's for the small TBM in the project for 8.8. Dlatego but it's small, but on industry standards it's big. Normally industry standards is 7. So you can imagine how big is this project. Czyli jak my tutaj mówimy na kolokwialnie mniejszą, na mniejszej tarczy, ale jak to w języku tunelowym, to tak naprawdę wcale nie mały, bo projekty o 7 metrów to są te, które są uważane za troszeczkę mniejsze. Tutaj mówimy o, jak wiecie Państwo, 8,78. So we are proud to be part of this important project for Poland and we are here to run the TBM 24/7. Mamy przyjemność i jesteśmy dumni, że możemy ten projekt realizować i że jest to projekt o takiej średnicy. Yeah, working in two shifts, complete three teams. Pracujemy w systemie dwuzmianowym dla dwie pełne ekipy. Yeah, and each team consists of 30 people. Każda ze zmian to 30 osób. And these people are, as you see on the surface, for logistic, support equipment like cooling unit, batching plant. Dla części tej na powierzchni to jest między innymi batching plant, który projektuje, produkuje iniekt, to jest
chłodnia. To są wszystkie te elementy, które służą do logistyki segmentów i wydobywania urobku. And most importantly, the TBM crew, of course. I oczywiście ta załoga, która znajduje się na dole, czyli ta załoga, która obsługuje TBM. Proszę mnie jeszcze o przedstawienie. Bardzo proszę, if you can also just present yourself. Yeah, my name is Ömer Özkök. I'm the project manager for your Pol company, working under main contractor PBDIM and the client PKP. So I'm from Turkey. We are a Turkish company and we are very proud to be, like I said, to be part of this very important project. To już zostawię bez tłumaczenia. Myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Zapraszam Państwa na dół. Dziękujemy. Przy budowie tunelu średnicowego po raz pierwszy stosowana jest technologia TBM. To urządzenie z angielska nosi nazwę Tunnel Boring Machine, czyli maszyna drążąca tunel. Umowa na dostawę maszyny TBM została podpisana z niemiecką firmą Herrenknecht AG, ale takich maszyn nie ma w magazynach. Każda z nich jest projektowana i budowana pod konkretny projekt. Do wybudowania tunelu zakupiono dwie maszyny. Większą o średnicy tarczy ponad 13 metrów i mniejszą o średnicy tarczy niecałe 9 metrów. Większa tarcza jest największą maszyną, jaka kiedykolwiek pracowała w Polsce. Poprzednią największą była ta używana do drążenia tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, która miała ponad 12 metrów. Tradycją jest, że maszyny drążące tunele otrzymują imiona żeńskie. Katarzyna, imię patronki kolejarzy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, otrzymała większa tarcza. Mniejszej maszynie nadano imię Faustyna, takie jakie ma patronka Łodzi święta Faustyna Kowalska. Drążenia tuneli kolejowych pod Łodzią nadzoruje specjalistyczna firma. Przy działających już tarczach TBM prowadzona jest dokładna konfiguracja wszystkich systemów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. Wykonawca powierzył zadanie rozpoczęcia drążenia przez TBM doświadczonym specjalistom z Włoch, Katarzyna, i Turcji, Faustyna. Tutaj na małym TBM-ie mamy cały taśmociąg u góry i cały system na dole. Wszystkie wagony są w jednym spójnym ciągu. W odróżnieniu do dużego TBM-a, gdzie duży TBM wszystkie wagony ma na górze przez 100 metrów, dopiero później po 100 metrach będzie miał pełną swoją funkcjonalność. To pozwala na to, że mały TBM porusza się sprawnie i w momencie, kiedy ten ogon, który panowie tutaj widzicie, zamieni się w jedną płaską przestrzeń, pozwoli na użycie dwóch, a nie jednego pojazdu i pozwoli na dużo większą wydajność. Dwa pojazdy to 5 w sumie wagoników, które będą pracowały na tyle sprawnie, że ten około 1000-metrowy tunel, który musimy wierzyć do komory K3, będzie zrobiony w miarę sprawnie i to jest najważniejsze, żeby praca TBM-a to efektywność. Przejdźmy do środka, bardzo proszę za mną, trzymajmy się wspólnie, zapraszam. TBM to jakby rodzaj wielkiego mechanicznego kreta długości ponad 100 metrów. To wręcz nie maszyna, a podziemna ruchoma fabryka. Sama komora startowa do TBM oznacza konieczność wydobycia 100 tysięcy metrów sześciennych ziemi, czyli około 250 000 ton. Tarcza na przodzie maszyny rozdrabnia grunt, wierci w każdym rodzaju podłoża, minimalizując drgania i osiadanie gruntu. Urobek jest wyciągany z tunelu na powierzchnię. Katarzyna, duży TBM, rozpoczął już pracę przy dwutorowym tunelu do łodzi fabrycznej. Faustyna, mniejszy TBM, wykona 4 jednotorowe tunele do łodzi Kaliskiej i łodzi Żabieniec. Wewnątrz maszyny pracuje około 20 osób, a szacowany dzienny postęp drążenia to 10 metrów na dzień.
Jest mózg operacji, szanowni państwo. Pilot musi obserwować zarówno wybieranie urobku, jak i wszystkie inne parametry maszyny. Yeah, what kind of pressures we are going, and he has his design parameters that he has to keep the TBM in. Jakie so he has to be constantly more focused on these data. Czyli musi obserwować, jakie parametry były zadane podczas projektu, jakie parametry od w tym wypadku głównego wykonawcy otrzymał nasz podwykonawca i musi obserwować, że te parametry są zgodne. Przede wszystkim ciśnienie, ciśnienie zarówno na przodku, jak i na graucie. So through these potentiometers, we can adjust the pressures, go up, down to steers, increase the pressures, go faster, slower. Czyli dzięki tym potencjometrom, które są zlokalizowane na pulpicie, może powiększać, oczywiście pomniejszać odpowiednie parametry, może je przyspieszać lub zwalniać. Wykorzystywana w budowie tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwaniem się tarczy powstaje przestrzeń, w której układane są kolejne pierścienie z tubingów. Partie tubingów przygotowywane w zakładzie Mszczonowie opuszczane są do wykopu za pomocą specjalistycznych dźwigów i wewnętrznym transportem trafiają do części montażowej TBM-u. Tubingi tworzą szczelne pierścienie. Zewnętrzną ścianę tunelu wiąże z gruntem specjalna zaprawa, która zapobiega osiadaniu terenu, a konstrukcja TBM zapobiega drganiom i minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską. Projekt, słyszę, będzie kosztował 1,7 miliarda złotych, tak? Czyli rzeczywiście no, nie było takiego przedsięwzięcia, a maszyna, o której słyszę, to jest maszyna, której jeszcze nie było w Polsce, tak wielkiej maszyny. Nie było takiej maszyny, chociaż trzeba powiedzieć, że te tarcze TBM, ten system, który tutaj drąży, jednocześnie zabuduje tunel, to nie jest nowinka, bo drogowcy czegoś takiego używali. My jako kolejarze pierwszy raz korzystamy z tej technologii. Planujemy kolejne tunele w nowej perspektywie i w dalszych latach, żeby zabudowywać. Także to będzie taki standard budowy tuneli w Polsce. A nietypowe jest to, że my tą kolej budujemy pod miastem, czyli coś, co prawdopodobnie byłoby marzeniem wielu miast innych w Polsce. No, czyli będzie to normalny tunel pod miastem, czyli metro? No tego akurat nazewnictwa to ja wolę nie używać, bo to będzie infrastruktura typowo kolejowa, należąca do polskich linii kolejowych. Ona wzbogaci oczywiście system transportowy w mieście. My tutaj w stosunku do pierwotnych planów budujemy dwa dodatkowe przystanki, bo pierwotnie w założeniach była budowa tylko jednego przystanku. W tej chwili to już będą trzy przystanki. Można powiedzieć, że to będzie optymalny układ dla obsługi mieszkańców, a tam docelowo też patrzymy na to, że to jednak połączy Łódź z całą Polską. Czyli, że ten przystanek Koziny też będzie? Tak, Łódź Koziny będzie. To rozwiązanie, które tutaj jest realizowane, już uwzględnia odpowiednie pochylenie, tak żeby wejść na niweletę docelowej stacji. Mamy zabezpieczone środki finansowe, jesteśmy teraz na etapie już kontroli tego zamówienia, bo to jest zamówienie dodatkowe dla wykonawcy, który realizuje te prace obecnie. No i na zakończenie, jak pan powie, kiedy mniej więcej to będzie koniec tego? No chcielibyśmy, żeby ten koniec był jak najszybciej. Ten projekt ma już długą historię i wiele problemów udało nam się po drodze rozwiązać, bo informowaliśmy o problemach organizacyjnych po stronie wykonawcy. To było konsorcjum, którego jeden udziałowiec ogłosił upadłość. Udało nam się utrzymać drugiego z wykonawców, pomóc go w trudnych momentach, gdy na włosku też wisiała realizacja zamówienia tych tarcz TBM. Tutaj razem z na przykład z ministrem Budą mieliśmy taki wyjazd do fabryki, gdzie robiliśmy wszystko, żeby ta budowa była kontynuowana. Te działania przyniosły skutek i teraz wracając do tego pytania. W tej chwili wchodzimy w najtrudniejszy etap realizacji prac inżynierskich. Jesteśmy pod miastem, jesteśmy pod kamienicami, także jak już wejdziemy w ten tryb docelowej wydajności pracy maszyn, będziemy mogli określić rzeczywisty termin końca.
mamy deklarację wykonawcy, że chce zmieścić się w terminie umownym. No patrzymy troszeczkę z niedowierzaniem na tego typu deklaracje, bo uważamy, że akurat za chwilę dopiero będziemy mogli określać realny termin ukończenia prac. Oczywiście musi to się odbyć w tej perspektywie finansowej, bo to jest projekt dofinansowany ze środków unijnych. Tutaj nie widzimy ryzyka, żebyśmy mieli wyjść poza okres kwalifikowania, a też wiemy, jakie są oczekiwania społeczne, też oczekiwania nas jako kolejarzy, także ten termin na pewno nie będzie odkładany. Najpierw trzeba zbudować tunel, potem będziemy układać tory, potem będziemy uzyskiwać dopuszczenia, bo to wszystko będzie pod ziemią. Mamy tu już pewne doświadczenia wynikające z budowy tunelu między Widzewem a Łodzią Fabryczną, także wiemy, czego się spodziewać. Mamy te ścieżki już wypracowane w urzędach, także to z tej strony też nie oczekujemy jakichś wielkich niespodzianek.